Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a Ty słuchasz podcastu rowerowego. Podcastu, w którym znajdziesz mnóstwo wkręconych historii, które powstają dzięki pasji połączonej z napędem ramą, kołami, kierownicą, no i oczywiście osobą. O, jesteśmy? Im dłużej będziemy rozmawiać, tym lepiej dla mnie, nie będę musiał jedzenia przerzucać. Właśnie prąd nam wyłączyli, bo jest zmiana agregatu, więc mam nadzieję, że się nie, e, nie, nie rozłączy, bo może będzie działać. E, e, I no, chyba za tam ciszą. No wiem, że to takie nieposkładane, ale trochę odpłynąłem, wiesz? Bo stanąłem teraz i patrzę na, na ten lód, który jeszcze jest na zatoce, i, i, i płynę. Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Tomasz Kurczaba, obecnie kierownik 47. Polskiej Wyprawy Antarktycznej do polskiej stacji imienia Henryka Arctowskiego w Antarktyce na wyspie Króla Jerzego. 8 maja na profilu Tomasza Kurczabę pojawił się film. Film, który wygląda jakby osoba chciała zamknąć drzwi od bardzo szybko jadącego pociągu, a autor zdjęcia wyciąga do niej rękę po to, żeby ją wciągnąć do środka. Dopiero po Kilkunastu minutach czytania komentarzy, bo nie oglądania tego filmu, zorientowałem się o co chodzi. I co niesie ze sobą tytuł typowy Dzień Pracy na Antarktydzie. Dokładnie wtedy nabrałem przekonania, że chcę z tym człowiekiem nagrać podcast, niezależnie od tego, czy ma tam rower, czy nie. I nawet nie wiecie, jak ogromnym zaskoczeniem było to, kiedy o ten rower go zapytałem. Zapraszam do wysłuchania tego przeciekawego odcinka, który zabierze nas 14 tysięcy kilometrów na południe. Tomku, przede wszystkim dziękuję za to, że znalazłeś czas, no bo jesteś w pracy, jesteś zajęty, a tutaj proszę, znalazł się czas na podcast rowerowy, także bardzo Ci dziękuję. Nie ma za co, miło mi w ogóle usłyszeć inny głos niż te moje siedem twarzy tutaj dookoła. A właśnie wyszedł nam problem dzisiaj z chłodniami. A tutaj idzie wiosna, więc idzie na, na plusie temperatura. Także musimy walczyć o to, żeby resztki jedzenia nam przytrzymały na minusie. I, I dzwoniliśmy przed chwilą do serwisu od chłodziarek, więc było wielkie zamieszanie w mesie i takie pobudzenie od samego rana, bo, bo rzeczy do robienia samo. Super. Tomku, ja myślę, że na początku to chciałem, chciałem zrobić takie wyjaśnienie, takie intro, no bo trochę popełniłem błąd. Napisałem. Arktycznie i rowerowo. Chcę, żebyśmy zanim zaczniemy rozmawiać o tym, gdzie jesteś, co tam robi rower i w ogóle jak ty funkcjonujesz teraz, to chciałbym, żebyśmy zrobili takie trochę uporządkowanie, no, bo, bo popełniamy generalnie błędy z Arktyką, Antarktyką, Antarktydą i tak dalej. Co, jak, w którą stronę i, i jak mamy o tym myśleć i jak mamy o tym mówić, bo wiesz, jakby to, to nie są takie kontynenty, które, o których się często rozmawia, ale łatwo popełnić błąd. Tak jak ja to zrobiłem w tytule. Tak, bardzo łatwo, zwłaszcza, że no, jak rozmawiam z ludźmi, to szczerze ci powiem, że czasami to i moi rodzice się mylą, na co zawsze się oburzam, bo powinni już po tylu latach wiedzieć. Mamy trzy... a jak to w którymś, któryś z badaczy polarnych to określił, jest Arktyka. To nazywamy wszystko to, co, co mieści się na, na północy naszego globu. I trzeba zapamiętać, że tam występują niedźwiedzie polarne. Mamy też Antarktykę, i to jest obszar, który znajduje się na południu naszego, naszej planety, i w tym obszarze występują pingwiny. I w Antarktyce możemy rozróżnić Antarktydę jako kontynent, czyli to jest ten kawał skał pokryty lodem, lodowcami, lądolodami i Antarktykę i to jest obszar, który łączy kontynent Antarktydy wraz z otaczającymi ją wyspami. Mówi się różnie, mówi się, że czasami Antarktyka zaczyna się od 60 stopnia południowego, czasem są to właśnie granice wydzielone przez temperaturę, ale mniej więcej jest to ta, ta południowa strona świata. I tu ważne jest to, żeby też pamiętać, że niedźwiedź polarny nigdy nie zje pingwina, bo razem w naturalnym środowisku ze sobą nie przebywają. Niedźwiedzie na północy, pingwiny na południu. Dokładnie. I to na A, i to na A a z łaciny Arktyka jest od nazwa Arktyka wzięła się od niedźwiedzia a Antarktyka wzięła się od tego że nie ma tu niedźwiedzia więc jest anty ark antyarktos Antarktyka i, i to jest, to jest niedźwiedzia tak można wow, to ale sobie to zapamiętać. Świetny, świetny protip. Wiesz, jakby to jest dla mnie dla mnie ciekawe, że wiesz, właśnie, ja tyle razy patrzyłem, że no bo szukujemy się tej rozmowy, szukaliśmy się tej rozmowy już długo, jesteśmy w kontakcie długo i w ogóle ja obserwuję e, obserwuję twoją pracę i twoje zmagania w mediach społecznościowych, e, co jest super, e, super dla mnie, e, dla mnie ciekawe. E, zwłaszcza w zimie. no wiesz, to jest jakby, jak ja obserwuję Twoją zimę tam się sobie, e, jak oni tam przeżywają, to jest takie, wiesz, no wręcz mi zimno, jak patrzę, to tam się u was dzieje, no nie? Bo powiedz mi tak, jesteś kierownikiem 47. wyprawy tak, na polskiej się. stacji antarktycznej. zgadza się. W tym, przy moim drugim, to jest mój drugi wyjazd tutaj do stacji, udało mi się przyjechać tutaj na, na pozycji kierownika, to jest zupełnie nowe, inne doświadczenie od tego poprzedniego. Za pierwszym razem, jak tutaj przyjechałem, pracowałem jako pilot, operator drona, więc wtedy do moich obowiązków należało latanie nad pingwinami, słoniami morskimi, lodowcami, dokumentowanie tego wszystkiego, co, co tu się zmienia właściwie na, przy, na przestrzeni tego sezonu z powietrza. Teraz mam trochę inne zadania, czyli przede wszystkim kontakt z Instytutem Biochemii i Biofizyki, czyli operatorem stacji, delegowaniem ludzi tutaj, którzy są do, do pracy, rozdzielaniem tego wszystkiego i przede wszystkim pilnowania naszych zadań, które tu mamy do zrobienia, oraz dbanie o bezpieczeństwo moich pracowników, którzy tutaj, z którymi żyję. Mm -hmm. I powiedz mi, to bo rozumiem, że to nie jest taka, taka bardzo powszechna rzecz, tak, żeby jakieś państwo, czy tam, nawet no, nie, nie państwo, tylko instytut badawczy jakiegoś państwa, miał, miał gdzieś swoją stację. To chyba, przynajmniej z mojej perspektywy, to nie jest coś takiego, co nagle wiesz, jakby, a dobra, to jedźmy sobie, tam coś będziemy robić. To jest pewna unikalna chyba rzecz, nie? W skali światowej myślę, że nie jest to aż tak bardzo. Yy... Unikalne, ponieważ istnieje coś takiego jak traktat antarktyczny, w którego skład wchodzi kilkanaście krajów, które są związane z badaniami w obszarach Antarktyki, i te stacje mają, w sensie te kraje mają stacje w Antarktyce. Czasami są to stacje całoroczne, czyli tak jak nasza pracuje przez przez cały rok. Czasem są to stacje sezonowe i wtedy pracownicy na stacji przyjeżdżają w okresie antarktycznego lata, czyli gdzieś tam grudzień styczeń, luty. I z tego co, co wiem, no to jest kilkanaście, kilkanaście tych krajów. Spróbuję tak na prędku znaleźć, ile to aczkolwiek w bardzo dużo stacji ma Argentyna, mają Stany Zjednoczone, Norwegia ma kilka y, stacji Czesi mają y, stacje, Niemcy, Japonia, Chiny mają y, USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Brazylia, Chile, Urugwaj nawet ma swoją stację Mhm. Więc no, to zagęszczenie tych narodowości w Antarktyce jest dość spore. Czyli jeżeli potrzebujecie się z kimś spotkać, to jest taka szansa. To już nie jest takie łatwe. <grym> no nie, oczywiście to, Mamy... był, to był żart. No wy... Ale nie, nie to, bo to jest też fajne, bo jakby można sobie pomyśleć, że Antarktyka, czy a, tak, Antarktyka cała jest no ogromna. To jest chyba pięć razy Europa yy, i tak na dobrą sprawę na. Na zimę zostaje tu około półtora tysiąca ludzi. Latem jest trochę większy przemiał osób, ale pomimo tego, że na dobrą sprawę zagęszczenie tutaj będzie, nie wiem, ćwierć człowieka, czy jedna stopa na kilometr kwadratowy, to nasza wyspa, przez to, że jest zlokalizowana w takim miejscu blisko Ameryki Południowej, i blisko tego cypelka antarktycznego mamy dość dużo zagęszczenia innych państw. Jak rozumiem, to wyspa Król Jerzego, tam sobie, tam sobie urzędujesz. No i, i, i wiesz, jak zerkam sobie na mapę, to oczywiście wszystko jest blisko, pewnie w, w, w odległości kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów, jest kilka innych stacji badawczych, prawda? Tak, no tu najbliżej, bo ta nasza wyspa ma swoje lotnisko, więc jest dobrze skomunikowana w teorii oczywiście z cywilizacją. Mamy kilkanaście państw. Jest Brazylia, najbliżej nas, całoroczna. Letnia stacja to jest USA oraz Peru. Całoroczne stacje po drugiej stronie lodowca to jest na przykład Argentyna, Korea Południowa, Urugwaj, Chile, Chiny. I jakby. Latem możemy sobie bardzo spokojnie pływać po, po wodzie, jeżeli jest spokojnie, oczywiście, używając motorówki z silnikiem zaburtowym, takiego Zodiaka. My na to potocznie mówimy, mhm. no i się odwiedzamy e, między sobą. Oczywiście to nie jest tak, że co tydzień, w piątek lecimy na imprezę albo oni przypływają do nas, bo jest sporo obowiązków. E, zwłaszcza, że my jesteśmy stacją naukową, to też e, pracujemy e, w weekendy. W Zwłaszcza wtedy, kiedy jest dobra pogoda, a zimą. Bo zimą to już jest trudniejsze i pomimo tego, że to oddalenie od na, nas, od innych stacji, to jest jakieś tam 12-15 km, czasami 50, to to już nie jest takie łatwe, bo musimy przemierzyć y, lodowiec, na który trzeba wjechać gdzie w dobrych warunkach pogodowych i najlepiej jakby na górze nie było y, nie było chmur, bo jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest przed nami a lodowce mają to do siebie że są bardzo często niepokruszone, ale mają takie wielkie szczeliny. Gdzieś tam się rozpada, coś pęka, to jest zasypane chwilowo śniegiem, tworzą się mosty, to później może spaść pod ciężarem skutera, człowieka, tu się pojawia problem z, przy przejeździe przez ten lodowiec. Zwłaszcza kiedy jedziemy w totalnej mgle w chmurze, wtedy nie wiadomo, czy jedziesz pod górę, czy jedziesz z przechyłem w prawo, w lewo, czy w dół, czy, czy w górę, czy w ogóle do góry nogami jedziesz, bo, bo nic nie jeśli nie masz punktu odniesienia, nie? ale daje radę, można to, to, to zrobić. I wtedy jest fajnie, więc nie jesteśmy tak bardzo podcięci od świata, zwłaszcza teraz, jak nie ma covid -u. Mhm. Ja wiesz, o tym co mówisz, jakby czytałem w relacjach Marka Kamińskiego, właśnie, no nie? że jakby to, te, te szczeliny tak naprawdę stanowią, stanowią spore niebezpieczeństwo. No zwłaszcza jak on pieszo to przemierzał, no to myślę, że jeszcze trudniej, e, chociaż może łatwiej, no, że jakby pewnie, pewnie zależy od, e, od, od otoczenia. Ale chciałem, bo jesteśmy podcastem rowerowym. Czy macie rower? Tak, ja spełniłem swoje marzenie na tym wyjeździe i zebrałem swojego Gravela. Stoi dumnie na trenażerze w dwa pokoje obok mnie i no, czasami sobie ktoś popedałuje. Najczęściej ze względu na to, że na dworze jest zimno, a zimą to mało osób lubi jeździć i wieje tutaj bardzo wieje, to jeździmy w, w samolocie w, no, w pokoju, w budynku, mhm. ale zdarzało się kilka razy też go wyprowadzić na spacer na dwór i wtedy. Biały rower mnie stał na tyle lodowców i można było tam fajnie sobie popedałować. Teraz bardzo y, mocno czekam na, na wiosnę, jak temperatura trochę podskoczy y, w górę, może będą dni takie ze słońcem, czasem się takie zdarzają i wtedy no, myślę, że dużo więcej czasu spędzę na, na rowerze, bo trzeba robić formę na lato, nie? No, opowiedz mi trochę o tym marzeniu. Jak to ci jest, kiedy ci przyszedł do głowy pomysł, że dobra, to no teraz jak jestem kierownikiem, nie wiem, ja sobie tak myślę o tym, wiesz, jakbym miał teoretyzować, ułożyć story, story jakieś to. A, przed tym, przed tym zawsze chciałem wziąć e, e, rower, ale teraz jak jestem kierownikiem, to mogę. Trochę tak było, ale jakby moja pasja, bo ja nie miałem w ogóle bardzo długo roweru. Ja wysłałem kiedyś na kolunię rower, długo na nim jeździłem, później z tego ja między używałem Zawsze roweru mojego brata, aż w końcu przyjechałem po kilku latach tu na stację, miałem odłożone jakieś pieniądze, mam kolegę, przyjaciela Jacka, który pracuje w branży rowerowej, więc razem z nim wpadliśmy na pomysł, że słuchaj, to musimy ci złożyć się rower i podczas poprzedniego mojego wyjazdu tutaj, Zaczęliśmy no, kupować części, e, zamawiać różne rzeczy, zaczęliśmy składać e, rower. Ja rozpoczęliśmy ten projekt w 2020 roku e, przez to, że był problem z częściami, bo, bo COVID no, to, to nie schodziło do nas to tak szybko, jak, jak można było. I w międzyczasie mm -hmm. po prostu ja kupiłem już e, od innego znajomego gotowy rower, e, którym przez ten czas, kiedy byłem w Polsce po wyprawami, e, jeździłem używałem. No, i skoro już zostałem tym kierownikiem, to pomyślałem że sobie, że super będzie zabrać ten rower tutaj. No i sobie tu pojeździć. Tak zrobiłem. Przyjechał tu mój rower. A w dzień przed wylotem odebrałem mój nowy rower złożony, który już niestety nie było za późno, żeby tutaj, żeby tutaj trafił. Więc czeka na mnie w domu. Ale droga tego roweru, który jest na miejscu. O to miałem zapytać właśnie. No była dość, dość długa, bo ten rower musiałem już pół roku właściwie przed tym jak go tutaj wyciągnąłem z kontenera dostarczyć do Gdyni. W Gdyni on był zapakowany w kartony, jechał jakimś tam THL-em. Tam go przerzuciliśmy do kontenera, trzeba było go zabezpieczyć. Tym kontenerem płynął do Kapsztadu przez kilka miesięcy. Były opóźnienia, bo coś tam nie wiadomo było, czy, czy zdążą te kontenery na statek. Później przeładowali to wszystko na statek. Na tym statku płynęliśmy już razem z Kapsztadu przez, przez około miesiąca przez trzy tygodnie. Z czego jeszcze statek nam się zepsuł? Coś w silniku nie zagrało, więc musieliśmy wrócić do Kapsztadu, ruszać z powrotem. Dopłynęliśmy w połowie stycznia na wyspę, i było nagle tyle obowiązków, tyle pracy tyle wszystkiego, że mogłem go odpakować, jak wyjechali wszyscy letnicy czyli ci pracownicy, którzy zostawali do, tylko na, na część lata więc e, chyba w połowie kwietnia albo na początku maja Rozpakowałem rower prawie po roku i majówka była rowerowa na trenażerze. A tak jakoś się A, pogodziło. No. <laughs> Okej, okay, czyli to wtedy była trochę u was zima, tak? To ma, tak, to... to już był po, czyli... po, po, to początek się zimy. zimy, tak. Mhm. No to wtedy, czyli, ale czyli nie miałeś okazji tak naprawdę jeszcze jeździć nim na zewnątrz, czy już go wyprowadziłeś? Nie, no już go wyprowadziłem. Wiesz, połowa spodnie, połowa kurtka, yy... Siatka na, na buty i przy minus 20 stopniach i wietrze w porywach do 100 km na godzinę, no, można pojeździć przez minutę. <laughs> No super, to ja, jeżeli masz jakieś zdjęcia z tego, jak ten gravel wygląda, albo jak będzie wyglądał tam w tym miejscu, to ja poproszę, będzie mieć idealne na okładkę i na, na opakowanie podcastu. Ale właśnie chcę zapytać, bo jakby ten rower, to, to znowu wiesz, jakby wspólny mianownik dla, dla naszej rozmowy. Ale tak naprawdę chciałem zapytać, no, oprócz zarządzania wyprawą, po co się taką wyprawę robi? Bo zależy mi na to bardzo, żebyśmy przybliżyli po co to jest? Yy, mam kilka specyficznych jeszcze pytań o obszary chronione, ale to za chwilę. Chciałbym zadać, po co się robi taką wyprawę? Wiesz co, z jednej strony można na to spojrzeć dwojako. Wyprawę się organizuje taką narodową yy, po pierwsze, żeby robić badania i umożliwić naukowcom yy, miejsce, yy, logistykę do tego, żeby mogli pracować nad, nad badaniami, jak zmienia się nasz yy, świat, nasza przyroda, może coś odkryją nowego. Z drugiej strony jest to pewien aspekt polityczny, i jeżeli my jako kraj chcemy zaistnieć też w takim zarządzaniu tym terytorium, musimy mieć swoją placówkę, bo ona nam daje pewnego rodzaju prestiż. O tym prestiżu się ostatnio mniej mówi, ważniejsze są badania. Tutaj prowadzone w kontekście i ostatnich zmian, w sensie ostatnich zmian klimatu, które ostatnio bardzo wyraźnie widzimy. Więc no, naszym zadaniem tutaj, pracowników stacji, jest przede wszystkim utrzymanie obiektu w dobrej kondycji i wspieranie naukowców, którzy tutaj przyjeżdżają. I z jednej strony moglibyśmy zakończyć jakby na tym naszą pracę, ale. Żeby była ciągłość obserwacji, bo niełatwo nie jest tutaj przyjechać na rok. To jak zaczniesz sobie projektować badania i tak dalej, no to jakby ten sezon zimowy jest dość martwy, nie ma tu aż tyle możliwości na, na robienie swoich obserwacji, więc w naszej gestii jest też obserwowanie tego środowiska w trakcie roku. Także my robimy całą serię. Monitoringu, pomiarów, obserwacji przez zimę, czyli moment, kiedy tutaj nie ma żadnych naukowców oprócz nas, właściwie ludzi zajmujących się nauką oprócz nas, więc no, robimy dwie rzeczy. I część zajmujemy się częścią naukowo i zajmujemy się tą częścią administracyjno-logistyczno-remontową, czyli jakby to nazwać. OK, czyli utrzymujecie po prostu całą, całą stację w dobrej kondycji, tak? Żeby naukowcy mogli sobie pracować. Tak. Plus robimy też obserwacje, który taki naukowiec czy hajk przyjeżdżający na, na lato nie będzie w stanie zrobić zimą, bo też jako stacja zarządzana przez Instytut no musimy wykazać ruch naukowy, żeby to się kręciło. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Ja sobie zerkam, zerkam, sobie w tej chwili na, na te takie zdjęcia, 360, które macie na stronie i no to pewnie są zdjęcia z, z lata, bo widzę, że tu nie jest, wo, woda jest, że tak powiem, w stanie płynnym i, i, i te zodiaki stoją na, na jednym z zdjęć, no więc to wygląda trochę jak pustynia, w sensie w, w lecie. Powiedz mi, jak, jak wygląda życie i wychodzisz na zewnątrz w zimie, to już tam trochę powiedziałaś, no nie? No jakby długo tam nie będziesz na zewnątrz, ale jak wygląda taki kontynent w lecie? Wiesz, bo mnie sobie trudno wyobrazić lato. Wiesz, lato się właśnie w Polsce skończyło, to jakby jestem sobie w stanie wyobrazić, ale, ale no to jest, podejrzewam, zupełnie inne doświadczenie. Mówi się, że 1% Antarktyki nie jest pokryty lodem. Teraz pewnie trochę więcej. To miejsca, które są zamieszkałe przez zwierzęta, albo niezamieszkałe w ogóle. Bardzo często lato kojarzy nam się z zielenią, z drzewami, z, z życiem. Tutaj to lato wygląda trochę inaczej. Bo najpierw jak ten śnieg cały się rozpuści, wszystko zamienia się w jedno wielkie błoto, mamy taki myszarnik, czyli miejsce z miejsce ze specyficzną roślinnością. Przed całą stacją. Latem robi się to naprawdę mega zielone. To wygląda jak jakieś takie ogrody botaniczne. Oczywiście na niższą skalę, bo to najwyższe rośliny tutaj mają kilka centymetrów, ale tak jak zimą wszędzie dookoła jest biały kolor, przechodzi tam trochę w niebieski, widać ten lód, no to latem robi się to zielone wszystko. Przy stacji robi się zielono. Gdzieś wzgórza też są pokryte już jakimiś formacjami roślin. Przy pingwiniskach, tam gdzie żyją tysiące pingwinów, robi się wesoło, bo o ile zimą wszystko jest wrażone, latem to wszystko puszcza. Pingwiny mają to w nawyku, to że robią... Odchody pod siebie, więc właściwie jak człowiek musi przejść przez to miejsce, gdzie one mieszkają, no to po kostki brodzi w ich odchodach. E, ta jest też masa różnych kolorów czerwony, zielony, jakiś brązowy, e, czasem biały to wszystko się miesza e, więc jest tu naprawdę, naprawdę kolorowo e, zwłaszcza w takim, no na koniec grudnia, początek stycznia w szczycie tego sezonu zmienia się to nie, nie do poznania. Mm -hmm. No, powiem że jakby to nie, nie, niesamowicie jest ciekawe. No, chciałem, chciałem się zapytać, jakby już jesteśmy w, czy tych, e, przy, przy tych lo lokalizacjach, przy bingwinach, przy zwierzętach, które tam żyją, no właśnie e, zerknąłem sobie na ten Lion's Ramp, e, jak to wygląda, ale co mnie bardzo interesuje, to, e, to te e, obszary, te... E, ASPA, tak to jest Antarctic Specialty Protected Areas. Czy, czy możesz powiedzieć trochę, trochę o, o, o co chodzi? No bo rozumiem, że, że Antarktyka jest pewnego rodzaju rezerwatem. Tak Tak to, tak tak, to rozumiem. Cała Antarktyka że... jest objęta ochroną. Te... Mhm. A te szczególnie, właśnie chodzi mi o te wiesz, jakby szczególnie i, i szczególnie chronione obszary, no nie I, o, o co to chodzi z tym? Obszarami szczególnie chronionymi, no, my nazywamy to ASPA, z Polszczenia tego skrótu. Mm -hmm. Są to wycinki terytoriów z Antarktyki, o które trzeba się starać, żeby wyznać. To jest jakby taki no, w Parku Narodowym wycinek najbardziej szczerzonego miejsca, do którego mogą wejść tylko osoby z konkretnymi pozwoleniami, uprawnieniami mogą zrobić tylko to, co muszą. I stamtąd mają obowiązek się wycofać. Tak samo jest tutaj. Mamy Polska obsługuje czy dba o, o dwie aspy: 128 i 151, To jedna jest przy, przy stacji Absolutowskiego, druga jest przy domku na Lajonsie, ten, który przed chwilą sobie podziwiałeś. I to są miejsca, które charakteryzują się wyjątkowo, wyjątk wyjątkową albo bioróżnorodnością. Albo jakąś wyjątkową specyfiką tego miejsca, czyli na przykład jest jeden, w danym regionie żyje 1% zwierząt, 1% gatunku, który występuje na całej, w całej Antarktyce. I takie miejsca są wyszczególnione właśnie na naszej wyspie, i Polska się nimi zajmuje. Więc my, żeby tam wejść i zrobić badania, musimy mieć specjalne pozwolenia, które wystawia. Chyba Ministerstwo Środowiska albo organ zajmujący się w Polsce wystawianiem takich, takich zgód. Dbamy o to, żeby nikt inny tam nie wchodził i są to obszary zamknięte dla jakiejkolwiek, na jakąkolwiek działalność turystyczną. Nie ma opcji, że przypłynie sobie tutaj statek, jacht, cokolwiek i ludzie zaczną wychodzić. Więc to jest też pod naszą, naszą ochroną. Uh -huh. To całkiem zajętymi ludźmi tam musicie być, w sensie w lato głównie. Wiesz co? Ostatnio czytałem, właściwie skończyłem czytać książkę Obłęd na krańcu świata. To jest historia statku Belgika, która wpłynęła w lód antarktyczny. Oni utknęli tam na rok, dostali szkorbut, bo nie mieli odpowiednich suplementacji. Tak jak to w tamtych latach było, to wszystko się działo na przełomie, bo. XIX wieku, więc dawno, dawno temu. I ludzie już tam popadali w marazm, ledwo co się ruszali, ale była iskierka nadziei, czyli miesiąc pracy, kiedy musieli wycinać no, kanał w lodzie, żeby uwolnić statek. I zmierzam do tego, że ci ludzie już byli, ledwo zipieli, ale w momencie, kiedy wrzucili się w wir tej pracy, no to nagle nabrali takiego ogładu. Dostali dużo zajęcia i wyszli z tego silniejsi, bo się tam organizm zebrał w sobie. I pomimo tego, że jedli to, co jedli, czyli jakieś tam konserwy, no stali się silniejsi, zdrowsi. Więc można sobie to tak podsumować, że praca jest potrzebna w takim miejscu. I o ile to lato faktycznie jest bardzo intensywne, także my nie mamy właściwie czasu. Dla siebie, bo to bardzo często jest praca po kilkanaście godzin na dobę. Jeżeli mamy rozładunek, czasem jest to 24 godziny na dobę. Przy dobrej pogodzie pracujesz tyle, ile masz dobrej pogody, zwłaszcza w, tej, w tym okienku naukowym. Zimą powinien być czas spokoju, odpoczynku, regeneracji, ale no też tych obowiązków mamy na, na tyle dużo. Że, że nie ma tego czasu, bo tak jak rozmawialiśmy na początku, teraz wyszły problemy z chłodniem, więc też no, trzeba wyciągnąć cały zapas jedzenia, przełożyć do innej, otworzyć monoblok, zobaczyć co tam nie działa, skombinować rzecz, która nie działa. Przełożyć, zamknąć, przerzucić jedzenie, coś tam innego trzeba wyczyścić, przygotować już do przyjazdu następnej wyprawy, a to się zepsuje jedna rzecz to inna, tu jest przegląd skuterów do zrobienia, przegląd traktora, to coś w internecie wysiądzie na łączach, a to trzeba jeszcze iść w teren. Więc właściwie takich dni wolnych, które możemy sobie pozwolić na przebomblowanie w całości, jest bardzo niewiele, ale myślę, że to. To jest na plus, bo taka nie wiem, rutyna czy wykonywanie obowiązków sprawia to, że człowiek jednak jest utrzymywany w tej fali rozruchu, pracy i nie popada w taki zimowy sen. Mhm. Właściwie wiesz, chciałem, chciałem o to zapytać trochę o tę o samotność, bo jest tam wiele osób, które jeżdżą rowerem po to, żeby być samemu. W sensie ja też tak mam. Wsiadam na rower, w sensie mam w swoim życiu, otoczeniu bardzo dużo osób wokół siebie, w sensie dziesiątki, no nie? W różnych kontekstach zawodowych, życiowych. I czasami wsiadam na rower, nie chcę jechać z kimś. Właśnie wsiadam na rower po to, żeby być samemu. Czy, czy jest tak, że, że ty czujesz tam samotność po prostu? No, zwłaszcza w tych takich miesiącach, kiedy no, nikt was nie odwiedza, no bo jakby fizycznie jest to niemożliwe, prawda? Myślę, że przede wszystkim w dobie e, internetu i tego, że jesteśmy, mamy możliwość rozmawiania z dziesiątkami ludzi, właściwie od tak, bez jakiegoś spotkania się czy, e, czy kontaktu fizycznego, e, przyzwyczailiśmy się do tego, żeby być jednak samemu. E, ale e, jakby wyjeżdżając tutaj, w to miejsce, przede wszystkim człowiek chce się odciąć od latłoku Ludzi dookoła, gdzieś tam w tej cywilizacji. Ale mimo wszystko, oprócz tego, że tutaj no, jesteśmy tak zamknięci, ja też tak mam, że potrzebuję czasami, i myślę, że to większość osób, które tutaj są, potrzebują wyjść gdzieś i pobyć totalnie samemu. Oprócz tego, że jesteśmy no, teraz zimą w osiem osób, to musimy się no, zresetować, pomyśleć odciąć się od, od tego wszystkiego. I tak jak ty jeździsz na rowerze sam, bo, bo to lubisz, bo tego potrzebujesz, myślę, że tutaj pomimo tej izolacji od cywilizacji, no też trzeba, bo to jest zdrowe po prostu dla głowy, tak mi się wydaje zwłaszcza przy tym natłoku bodźców, które do nas docierają. Bo przez to, że tutaj jest internet, no to nas... Nie omija dużo więcej rzeczy takich socjalnych co, co w Polsce oprócz takiego kontaktu no, face to face. I oczywiście jeśli chcesz to o to dbać, bo czasami możesz tego nie chcieć. No bo wyjeżdżasz tu i chcesz się, się zamknąć. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. My, myślę, że jak najbardziej. Myślę, że jak najbardziej tak. Chciałem jakby podrążyć jeszcze to, to, o czym mówisz, że no, czasami człowiek chce być po prostu sam, ale jaka była twoja motywacja, kiedy, kiedy jechałeś ten po raz pierwszy i po raz drugi? To się czymś różniło? Wiesz, bo ja, ja myślę sobie tak, kurde, to, 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 jest taka, to jest taka przygoda życia, no nie, wiesz, ja, ja rozpatruję to w kontekście, wiesz, jakby przygody, jeżeli ja miałbym to zrobić, to... To, to wiesz, jakby no oprócz tego, że pewnie musisz kochać zimno, to, to, to co za tym stoi? Jak, jaką miałeś motywację, żeby podjąć taką decyzję, że ej, chcę popłynąć na południowy biegun? Hmm. Za pierwszym razem wydaje mi się, że to była naturalna kolej w tej mojej takiej ścieżce kariery polarnika. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, ale. Ja zaczynałem na studiach jeszcze, studiowałem geografię w Poznaniu, zacząłem jeździć na Spitsberga, tam mieliśmy naszą małą, tęciatą stację polarną, gdzie spędzaliśmy trzy miesiące w okresie letnim, tym razem na północy, nie? jakby się cofamy trochę w czasie, tam były niedźwiedzie, mhm. były karabiny, był taki wychodek na dworze, że, że się robiło do wiadra, nie było prądu stałego, nie było wody, takie wiesz, dzikie życie. Taki dzika północ, tacy trochę trapeży, ale nie do końca, bo jednak było wygodniej. Gdzieś tam był ten kominek, było jedzenie, nie trzeba było polować. I tak, co wakacje, te nasze polskie, jeździłem tam do stacji, robiłem badania, pisałem z tego pracę licencjacką, później magisterską. Za. wtapiałem się w ten lodowy świat, bo to fajnie brzmi. Wtapiałem się w ten lodowy świat i e, odczułem, no, że, że serce mi zamarza wraz z tymi lodowcami, które się topią. E, I wyjazd na południe, e, w ogóle jakby jak jeździsz do, do stacji sezonowych, to następnym krokiem, żeby się rozwinąć, jest wyjazd na zimowanie, czyli już na okres tego całego roku. Polska ma dwie stacje: jedną na północy w Forsundzie, drugą na południu e, to jest Arcetowski. I jeszcze jedną taką dużą na kontynencie Antarktydy dobrowolskim, ale ona obecnie to tak nie działa. W skrócie to, to ująć. Północ, Horsund, y, Instytut zarządzający, mam nadzieję, że ktoś mnie usłyszy, y, nie chcieli mnie, y, więc został mi Arcowski Arstowski z otwartymi rękami mnie wzięli jako kontynuację, jako kogoś, kto latał dronami i robił z tego magisterkę, wzięli mnie do, do siebie przygarnęli. Więc jakby ten pierwszy, pierwszy wyjazd był podyktowany przede wszystkim chęcią rozwoju się tej, rozwoju tej kariery polarnej, po drugie chęcią sprawdzenia siebie, no bo wyjazd na rok w totalną dzicz to jest coś innego niż wyjazd na trzy miesiące i trzy chęcią zobaczenia czegoś innego niż można to zobaczyć tak na, na co dzień, nie? No bo rzadko kiedy możemy wsiąść w samochód, pojechać sobie na, na Antarktydę, czy tam w okolicy Antarktydy. To, to było za pierwszym razem, nie? Głównie chęć dowiedzenia się czegoś o sobie, o środowisku, spojrzenia na to inaczej. Później wróciłem do Polski, nie za bardzo po tym roku wiedziałem, co, co ze sobą zrobić, trochę popodróżowałem, ale nie do końca mi się to wszystko kleiło. Przyzwyczaiłem się do tego, że mam tu za oknem lodowce, ciszę spokój i, i zero ludzi. E, I e, też chciałem tu wrócić. Ponieważ tak jak wspomniałeś, na no, trzeba kochać zimno, ja chyba kocham. Uwielbiam lodowce, tu mam to, co, e, to, co za oknem widać. E, ale też mam pewnego rodzaju spokój, bo znam to miejsce i się tu. Odnajduję i też chciałem za drugim razem, jadąc, już wrzucić sobie w tą bańkę takiej motywacji, no, pracę jako kierownik na stacji, bo to jest zupełnie coś innego, co robiłem do tej, do tej pory. Więc tu już wyskoczyła chęć jakiegoś tam samorozwoju, zebrania nowego doświadczenia, sprawdzenia siebie w tej roli. I jak się z tym czujesz, co w się sensie z tym byciem kierownikiem? Bo to wiesz, z jednej strony ja pamiętam, jak zostałem pierwszy raz w życiu kierownikiem w ogóle jakiejś grupy ludzi i dostałem za to się odpowiedzialność, to ja byłem na początku śmiertelnie przerażony. Jak, jak ty się czujesz w tej roli? No, ja mam tutaj takie fale. Czasami jestem zadowolony z siebie, ze swojej pracy, czasami wręcz przeciwnie, bo wiem i widzę, że zdarza mi się, nie, nie powiem teraz że bardzo często, żeby się nie. I dołować, ale zdarza mi się no, dawać jakieś tam klapy w czymś zawodzić. Staram się wyciągać z tego wnioski i uczyć, i nie popełniać tych samych błędów, ale wiem, że nikt nie jest idealny i wiem, że nie lubię, jak ktoś się tłumaczy ze rzeczy, które robi źle, więc przestaję się tłumaczyć. I często jest tak, że, że jest mi to na rękę, bo przede wszystkim jestem w tym miejscu, które znam i co chcę. To jakby nie było, no mogę sobie to zrobić, bo jestem tutaj za to odpowiedzialny, ale z drugiej strony przytłacza mnie czasami ilość obowiązków, rzeczy, na które muszę zwrócić uwagę, to ile rzeczy muszę pamiętać i cały kształt takiej pracy tu w zarządzaniu. Różni się to bardzo dużo od tego, co robiłem do tej pory. Jest to jakiś tam nowy Nowy lezer, ale jeszcze tak dorzucając to, co, co, co mówiłeś, że byłeś śmiertelnie przerażony jak zaczynałeś, ja miałem tutaj wjazd z wysokiego C. O, przyjechaliśmy na wyspę. Pierwszy dzień, już po dopłynięciu, jako, jako kierownik. Było przekazanie, tu poprzedni kierownik powiedział, o super, wreszcie nie mam tego całego bałaganu na sobie, bierz to i miłej zabawy. Rozpoczęliśmy rozładunek. Okres bardzo specyficzny, trudny i wymagający mega skupienia, dużej ilości pracy, trzeba zrobić wszystko szybko, szybko, zwłaszcza jak jest pogoda, żeby przerzucić te tony rzeczy. 23.40 kładę się spać, bo rano nie wiem, czy 6 czy 5 mieliśmy zacząć, i o 2.30 czy o 3.00 nagle ktoś wali mi w drzwi, wbija mi do pokoju. Jest poobdzierany, zakrwawiony, mówi, że ktoś go tam chciał ten, zrzucić. No i afera, nie? Wszyscy na stacji się pobudzili, wszyscy przestraszeni, bo ktoś biega po, po stacji i próbuje kogoś zabić. Eee, no i jo. ja nie do końca wiedziałem co mam robić to jest moja pierwsza noc eee, tutaj ktoś kto twierdzi, że, że próbuje być zabity eee, że gdzieś tam morderca biega po, po tej stacji, jakieś najczarniejsze wizje sobie poukładałem w głowie eee, no część dziewczyn która była to się pozamykały w ogóle w pokojach, część chłopaków no to eee, też została. właściwie większość osób została pochowana w pokojach a ja musiałem iść szukać tego domiemanego mordercy, więc chodziliśmy gdzieś tam między budynkami o 5 rano. No i się okazało, że chłopaki mieli różnice zdań, pobili się, poszli na spacer, wyjaśnili sobie to bardziej po męsku. No i to pierwszy dzień, nie? Drugi dzień pogoda, a drugi dzień to trzeba było z... jeszcze tam powywozić tych ludzi, co, co tu u... załagodzić to wszystko, uspokoić, opatrzeć i tak dalej, i tak dalej. Więc drugi dzień zleciał jakby po tej nocce, trzeci dzień, no to utopił nam się kontener, nie, w trakcie rozładunku. Więc też zaraz problem, bo trzeba było tam nurków z innej stacji ściągać, wyciągać to wszystko. No i to pierwsze trzy dni, problem na problemie i to z takich, tych poważniejszych. Już myślałem, że jest spoko, to po kilku dniach zaczął się jakiś tam kolejny problem i trzeba było tutaj. Rozbijać e, gang, który powstał. E, no i tak z dnia na dzień, jak miało się to wszystko wygaszać, no to częściowo to, to wzrastało wszystko. E, więc ten początek. To ty trochę musisz być takim psychologiem też. Psychopatą. Że... <laughs> e, no te rozmowy są bardzo specyficzne tutaj, no bo trzeba docierać do ludzi. E, Którzy, no każdy jest inny. Tu latem było ponad 50 osób. Dużo osób się przewinęło. Każdy uważa, że jest niesamowity w danej rzeczy, którą robi, że jest niezastąpiony. Do każdego trzeba było docierać indywidualnie, czy nadal trzeba docierać indywidualnie i nie ma stąd dobrego wyjścia, bo ani nie odeślesz nikogo do domu, ani nie powiedz mu, ej, nie robisz tego, co robisz, zwalniam cię. Do widzenia, bo nie ma nawet gdzie pójść. I tak trzeba go. Jest jakby częścią tej, tej polarnej rodziny, więc trzeba to wszystko ładnie trzymać w kupie i tak zarządzać wszystkim, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja wyszedłem z założenia, że nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie każdy lubił. Więc też mając swoje jakieś zlecenia z, z Warszawy od moich przełożonych, no musiałem trzymać pewnego rodzaju. O, Rzeczy w dobrej kondycji, tutaj, o których niekoniecznie pozostałe osoby musiały wiedzieć, i bardzo często się burzyły, bo coś jest nie po ich myśli, i tak dalej, i tak dalej. No ale gdzieś, no, trzeba było nad tym zapanować. To sprawiało mi bardzo dużo. Mm, Stresu dawało mi, no, takiego. Ale z jednej strony to był taki stres, który mnie mobilizował do, do pracy, bo siadałem sobie, myślałem, co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze, co poprawić, yy, co kontynuować, yy, i gdzieś tam yy, no, brnąłem przez to szalony szalone czas lata yy, na jakiejś takiej yy, fali, yy, ale szczerze mówiąc, no, gdzieś nie wiem. W lipcu czy, czy w sierpniu, czyli już po połowie roku, tutaj trochę ze mnie tego stresu zeszło, ale też zaczęło się pojawiać inne problemy, które mnie też zaczynają trochę przygniatać czy przygniatały. Teraz jest czas wiosny, nie? Trzeba się cieszyć, radować, szukać pozytywów, zaraz kwiatki będą kwitnąć, więc na tym na ogniu Super. do przodu. Ale wiesz, to, to jest ciekawe, bardzo co powiedziałeś, to zdanie, że nawet jeżeli jest konflikt, to ten człowiek nie ma gdzie pójść. W sensie, wiesz, jakby ten konflikt trzeba rozwiązać. Ten konflikt musi być jakoś, wiesz, wygaszony, rozwiązany, doprowadzony do konsensusu jakiegoś przynajmniej. Albo do jakiegoś takiego, wiesz, zamrożenia konfliktu, bo że tak powiem, antarktycznie. No bo nie ma gdzie pójść. No nie no, jedyna, jedna opcja jest taka, że nie wiem, będziesz próbował się wymijać z tą osobą tutaj. Mhm. Co w przypadku lata jest okej, okay, łatwiejsze, bo jest dużo ludzi. Jakby godziny posiłków są y, rozciągnięte od nie wiem, 9 do, do 10. To masz godzinę, żeby zjeść. Zimo. jak coś takiego się wydarzy, posiłki, y, jakby żyjemy w jednym budynku, mamy pokoje obok siebie, korzystamy z tego samego prysznica, z tej samej mowalni. Mniej więcej część zadań się pokrywa, posiłki się pokrywają, bo są na jedną godzinę, no i musisz żyć, nie? Jak się zdarzy tak, że masz dużą kosę z kimś, no to cierpi na tym cała grupa właściwie, bo jakby możesz chcieć rozmawiać, możesz chcieć wytłumaczyć, ale jak już stoicie po dwóch różnych stronach ringu, no to ani jedna, ani druga strona nie dopuszcza do siebie argumentów, nie? Że może już jest, czasami jest moment, że nikt nie szuka jakiegoś rozwiązania tej sytuacji. Jak jest jeszcze Moment, ten, początk początkowo faza jakiegoś konfliktu, no to jesteś w stanie gdzieś tam z nim, z tą osobą porozmawiać, yy, wyjaśnić. Można no, najgorsze jest to, że nie można, jakby to nie jest miejsce, gdzie pójdziesz sobie za stodołę, dacie sobie popysku yy, i sobie wyjaśnicie to po męsku, nie? No to tutaj, w tym miejscu, to eskaluje dużo większe problemy niż yy, no, zrobisz to yy, z kraju, albo bo tam nie no... Można sobie dać popysku, pójść do domu, przemyśleć swoje zachowanie, tu nie pójdziesz do domu, no bo żyjesz z tą osobą, nie? Mm -hmm. No to jest, wiesz, to jest pewnego rodzaju ekstremum, no nie? Trochę chciałem o to zapytać. Czego cię nauczyły te wyprawy? W sensie takie, no bo one są dość specyficzne. To jest takie, wiesz, dla mnie to jest trochę tak, jakbyś poleciał na inną planetę. Jakby była stacja na Księżycu, to myślę, że to życie mogło być bardzo podobne. Tak. Y w ogóle jakby bada się psychologię... Wiesz, w sensie, w sensie takiej izolacji, no nie? Tak, bada się psychologię osób spędzających rok, pół roku na stacjach polarnych, bo to przypomina, daje jakieś takie tło do właśnie stacji nie wiem, ISS w kosmosie czy prognozowanych stacji na, na innych planetach, na Księżycu. I jakby to jest bardzo fajne miejsce do, do badań, jak zmienia się psychika... Człowieka w trakcie sezonu. Był tutaj kiedyś na stacji psycholog, na trzeciej wyprawie, i powstała książka na ten temat Syndrom Zimownika. Jest też film na bazie tej książki bardzo fajny, bo on jakby przedstawia fazy zmieniania się człowieka w trakcie zimowania w trakcie spędzonego tutaj roku i pomimo tego, że jakby ta książka te badania były robione 40 lat temu, dużo się to nie zmieniło. Nadal jesteśmy w stanie zobaczyć ten pierwszy poziom ekscytacji, bo jest człowiek w nowym miejscu, bo się motywuje wzajemnie, bo jest grupa, bo musimy działać razem, robimy to 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 i tamto. Później jest wygaszenie ekscytacji. To trochę tak jak w normalnym życiu, ale tu przybiera to dużo no trochę inny kształt, bardziej taki nie wiem, w sumie jaki, ciężko mi nazwać to. To jest takie trochę szkło powiększające, takie, że wiesz, że właśnie pewne wszystkie rzeczy są bardziej, nie? Bo jakiś błahy powód, y, który się tu powtarza x czasu, no w końcu. Y, nie wiem, gdzieś tam jest problemem, eskaluje to. Powiedzmy, dla przykładu, dajmy to, że naczynia, ktoś wkłada cały czas naczynia do zmywarki i nie przemyje ich po zjedzeniu, nie wiem, jogurtu, z jakiegoś tam płatków czy czegoś, i po wyciągnięciu ze zmywarki nadal są zaschnięte rzeczy, i ta miska czy tam talerz jest jeszcze raz do mycia, nie? I po miesiącu to wkurza już ciebie. Tak samo jest z innymi rzeczami, nie wiem, z włosami pod prysznicem, z papierem obróconym, nie tak jak normalnie sobie obracasz, nie wiem, z której jesteś, z którego teamu jesteś. Z że... teamu I don't care, jestem z teamu I don't care. To mamy na stacji 2 i chyba w ostatnich czasach w ogóle to, to podmieniają sobie, nie, te papiery, że listek od ściany albo nie od ściany, od ciebie i jakby takie drobne rzeczy, bo w tym okresie po ekscytacji no, sprawiają, że, że jest coraz trudniej, trudniej, ciężej. Gdzieś tam ten początek zimy, czy no, ta zima, czerwiec, lipiec, to jest takie apogeum, bo brakuje trochę światła. Niby nie, nie ma tutaj takiej ciemności 2-4 na dobę, ale jednak jest smutniej, jest zimniej, wiatry wieją, mniej się, mniej się dzieje. No, to jest okres taki najgorszy, ten depresyjny i tak dalej. Później jest okres trzeciej ćwiartki, i wbrew pozorom nie chodzi tu o alkohol, tylko o to, że już jest, zaczyna się ta siedem, trzecia ćwiartka, to będzie po połowie wyjazdu, nie? Ten okres, że min minęła połowa, człowiek uświadamia sobie: mhm. Kurde, przesiedziałem tu już połowę. Dajmy dla skrótu 6 miesięcy, nie? Przysiedziałem 6 miesięcy. Z jednej strony to minęło szybko, ale z drugiej strony było takie, takie, takie i siam te problemy. Nagle dostrzegamy to, co było złe na wyprawie, że no, mnóstwo sił poświęciliśmy na to i uświadamiamy sobie, że kurde, jeszcze mamy drugie tyle do zrobienia. Jeszcze, jeszcze 6 miesięcy będę tu siedział i, i zaraz będzie powtórka, zaraz będzie znowu robota, znowu to, tamto i tak dalej, znowu te same problemy. Ale. Końcówka tego wyjazdu y, zmienia się tak, że jakby jest wizja już powrotu, nie? już planujesz sobie wakacje, wiesz, że zaraz będzie ciepło, już tam, nie wiem, się zaczynasz pakować, myślisz co, co zrobisz, i nagle mobilizujesz się też w grupie do działania, bo trzeba przygotować stację na kolejną wyprawę. Plus, no, zaraz stąd wyjeżdżacie, więc żeby zostawić po sobie dobry ślad, no to, to gdzieś tam się łączymy i, i lecimy. Więc jakby ten schemat powtarza się od 40 lat. Myślę, że podobny schemat może pojawiać się też w kosmosie, ale wysyłając ludzi w kosmos, na pewno są to osoby bardziej przebadane i przygotowane psychologicznie do, do takiego wyjazdu. Właśnie prąd nam wyłączyli, bo jest zmiana agregatu, więc mam nadzieję, że się nie, nie, nie rozłączy, bo może będzie działać. O! No mo, może będzie działać, może będzie działać. Super. Tomasz, bardzo bardzo Ci dziękuję, bo to wiesz, jakby to jest taki świetny insight do takiego trochę innego świata, do takiego wiesz, świata, który no, ma, masz swojego gravela, ale nie musisz nim jeździć. To jest taki wiesz, jakby... Świat z bardziej skontrastowanymi rzeczami, no nie? co dla mnie jest dla mnie przeciekawe, Tak jak mówisz, wiesz, że będę, no wiesz, nawet jak mówisz o tej wiośnie, to wiesz, w taki sposób wiesz. Będąc tam, myślę, że to jest takie bardziej, wiesz, podkręcony kontrast, podkręcona saturacja taka życiowa i podkręcony kontrast. I e, zmierzając powoli, powoli do końca, e, chciałbym Cię zapytać, e, jak to przekłada się na życie, jak wracasz już, że tak powiem, e, wracasz do Polski. I, i, I jak te rzeczy, których się tam uczysz, przekładają się na, na życie? Takie twoje życie niebiegunowe, nie, 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 nie życie polarnika, tylko życie, wiesz, życie normalnego człowieka w Polsce. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, o jakiej marzyłem po powrocie z poprzedniej wyprawy, było zjedzenie czyjś burgera w Maku. Dziwne, bo tu jakby nie było problemu, mogliśmy sobie zrobić wszystko do jedzenia, no bo mam do jedzenia. Ale tak, no, nie szczekałem na, na tramwaje, nie biegałem za samochodami, nie sikałem na ulicy. Yy, to nie jest tak, że zapominasz całego życia z yy, kraju, yy, ale myślę, że po takim momencie, kiedy nasycisz się tym dobrobytem, yy, wchodzisz w stan depresji. Przynajmniej u mnie to tak działało. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, no bo nie miałem tej wolności i tego, co tu. Tu mam jakby... To, co chcę zrobić, to mam tu. Chcę iść, nie wiem, porobić coś w drewnie, idę na stolarnię, Chcę zobaczyć zwierzęta, idę sobie zobaczyć zwierzęta, bo je mam. Chcę coś zjeść, to idę do chłodni, biorę. Mam tu pewnego rodzaju dostatek, który jest yy, jakąś tam minimalną. Nagrodą za, za ten trud tej izolacji, ale jest. Człowiek się przyzwyczaja do tego prostego życia tutaj, bo myślisz właściwie o tym, żeby zjeść, żeby zrobić swoją pracę i z, jakoś uzupełnić ten swój y, czas y, wolny, i nagle y, z tego dobrobytu, y, które miałeś w cywilizacji, uświadamiasz sobie, że właściwie możesz żyć w jakimś totalnym minimum, nie? Nie są ci potrzebne kina, restauracje, y, wyjścia ze znajomymi, bo nagle. To, to jest tak samo, trochę jak pojedziesz yy, z wakacji All Inclusive na wyjazd y, rowerowy pod namiot. Nie? Pakujesz absolutne minimum. Bierzesz jedną, dwie koszulki, dwie pary skarpetek, bierzesz sobie to w rzece. Yy, Mają tam czas pamiętać o pompce i o dętce, nie? Yy, ale uświadamiasz sobie, że pojedziesz na, taki, na taką wyprawę na dwa tygodnie i kurczę. No, w szafie masz, nie wiem, dziesięć t-shirtów, a zaledwie potrzebujesz dwóch. Yy, tu jest to samo. Ja mam spodnie. Aż wstyd się przyznać, ale dziurawy, które mają z 4 lata, są pozaszywane i tak dalej, ale są wygodne. Ja chodzę w nich cały czas, bo nikt mnie tutaj nie ocenia. Yy... Znaczy, oceniają, nie wyśmiewają się. Yy, <laughs> w się mnie, że znowu w tym samym chodzę. Yy, ale jakby to, to tak działa. Chodzisz po domowemu, tak jakbyś, no, nie musisz się stroić, nie musisz się. Yy... Nie wiem, wchodzić w jakieś maski, bo wychodzisz do towarzystwa, bo gdzieś nie ma tego całego tej otoczki i myślę, że za tym człowiek bardzo mocno tęskni za tym, że weźmiesz kubek herbaty, usiądziesz na nawet na fotelu, jak sobie wyniesiesz na dwór i, i patrzysz na lodowce, patrzysz na wieloryby, które gdzieś tam ci skaczą, patrzysz na te kawałki lodu pływające na, na zatoce. Tęskni za tym trochę spokojem jednak, bo tu masz takie spokojne życie, póki się nic nie zepsuje, nie? Jak jest woda w kranie, to jest okej. Okay. I. Yy, no, ale chyba za tam ciszą. No wiem, że to takie nieposkładane, ale trochę odpłynąłem, wiesz, bo stanąłem Ale teraz ba, bardzo i pat, się cieszę. Pat, pat, patrzę na, na ten lód, który jeszcze jest na zatoce i, i, i płynę. Super, wiesz co, to, to bardzo, bardzo fajnie, bo jakby. Znaczy, Nie za bardzo cieszę, że o tym mówisz, bo to są fajne, to są fajne emocje, to są fajne. To są fajne przeżycia, które wiesz jakby tutaj. No. Tutaj czasami brakuje nam tej prawdziwości, bo myślę, to, o czym mówisz, to jest takie bycie prawdziwym, takim prawdziwym ja i prawdziwym sobą, i myślę, że to jest świetna, świetna puenta. Ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję i chciałbym Cię życzyć, żeby wiesz, już te weryfikacje ciebie jako lidera się skończyły. Żebyś po prostu, po prostu jak najbardziej mógł się cieszyć tą, tą wyprawą i tym, tym przebywaniem. No kurczę, bycie w takim miejscu jest, jest czymś, co na pewno kształtuje i, i, i nigdy tego nie zapomnisz. Tak? To myślę, że jest, jest bardzo kształtująca wyprawa i, i taka, która. No, tak jak sam mówisz, pokazuje ci, kim tak naprawdę się jest, jakie się jest, jakie się ma umiejętności i, i myślę, że uczy bardzo, bardzo sobie, więc, więc ja Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci za tę rozmowę. No to najdalsza, powiem Ci tak, jeszcze w sensie dystansowo nie nagrywałem rozmowy z. Y y Człowiekiem, który pasjonuje się, lubi rowery, ma jakąś ogromną pasję i ten rower ze sobą zabrał, to chyba jeszcze nie mieliśmy takiej rozmowy, w której ktoś by zabrał rower aż tak daleko. Bardzo mi miło było z Tobą porozmawiać. Cieszę się, że jestem najdalszą osobą, z którą mogłeś porozmawiać. Dzielinę z jakiejś 14,5 tysiąca kilometrów w linii prostej. Jakby płynąć statkiem, tak jak rower, ma no to pewnie z 25 tysięcy. Eee kilometrów. No mało porozmawialiśmy o rowerach, nie, nie. Ale to dobrze, rower ma być wiesz, tylko wspólnym mianownikiem. A mam nadzieję, że po powrocie uda się gdzieś na ten rower razem wyskoczyć i. E, Super! Oczywiście. Może zjeść co tam się je, jak się idzie na rower. Bo ja to jestem wycięty, nie? Ja tu nic nie. E, na kawę, na kawę się jeździ i ciastko. To na ciastko, na, na, na ciastko, ciastko i na ten. Na, na wodę Super. albo herbatę. Super! Tomek bardzo, bardzo ci dziękuję. To była naprawdę świetna rozmowa. Jestem cały podekscytowany, że to się nam udało zrobić, także e, bardzo ci dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. <śmiech> 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 e Media. Produkcja oryginalna Earborn Media.